Děkuju, pane Balcán. Košice. Co to jest? Máme pytania, jest szereg pytań, chyba istotnych, które wciąż spać nie dają. Spać nie dają. Ile mieliśmy klęsk sromotnych, jakie nas jeszcze czekają? Czekają nas. Dlaczego święty Szymon Słupnik tak długo siedział na słupie? Pierwsze pytanie było mądrzejsze. To drugie raczej głupie. Chyba nasz kraik jest trochę chory. Postawmy pytanie męskie. Kto w końcu wygrał te wybory, a kto w nich poniósł klęskę? Tu odpowiedzi też nie ma prostej, bo posły do śmiechu beczka. Pytanie pierwsze do samoobrony, drugie do Unii Słoneczka. Są jeszcze kwestie bardzo istotne, jedna myśl drugą goni. Jak koalicja się rozleciała, czy pęknie rząd jak balonik? Ilu jest w kraju ludzi wybitnych, a ilu głupich osłów? Pierwsze pytanie bardziej do sensu, drugie o dupę potłuc. I nie odpowie na te pytania minister, ni żadne media, żaden wróżbita, a nawet chyba brytyjska encyklopedia. Ani Ben Akiba, uczony Arab. I nie odpowie chyba Duch Święty. A także autor, chociaż się starał, nie znalazł żadnej błędy. O co chodzi? Mów pan, powoli, dokładnie. No więc dokładnie nie wiem i dlatego chcę, aby pan się temu przyjrzał. Ja? Tak, pan. A dlaczego? Bo oni pana wybrali na przewodniczącego. Mnie? Tak, pana. A dlaczego? Krany boskie, wybrali pana i nie ma o czym gadać. Niech pan idzie. Nie. Czekaj pan. Oni mnie wybrali, tak? Tak. A do czego? No właśnie tego nie wiem i chcę, żeby pan się o tym dowiedział. Niechżeś pan już idzie. No, bardzo proszę, mogę pójść jako przewodniczący. Chwileczkę. No. Chwileczkę, jak się wszystko rypnie, to ja będę odpowiadał, tak? Rany boskie, rypnie się? No. Wie pan na pewno? No, panie, jako przewodniczący ja muszę wiedzieć na pewno. Ale o co chodzi? No, o co? Ja głupi jestem. Zaraz. To ona tego tutaj w tym scenariuszu nie... Tu, nie napisała? Nie. Znaczy, napisała tylko, że przewodniczący musi mieć telefon do króla Salomona. Do króla Salomona. No mądrala. Dawaj pan jego komórkę i już, no. Ja nie mam. Pan musi mieć. Ja? Czekaj pan. O ta. Ta nie. Ta też nie. Tego to nie ruszać. Nie ruszać. Ten już siedzi. Ten będzie siedział. No i widzisz pan, ta też jest nieaktualna. No. Rany boskie, ale pan jest wysoko zakolegowany. Co to jest moja wina, że drobne kieszonkowce wlazły tak wysoko? Moja? No widzisz pan, i nie znalazłem. A kogo pan jeszcze szuka? Tu są wszyscy. Wszyscy są? Tak. Jak wszyscy? Przewodniczącego nie ma. A na co nam przewodniczący? Sami się przesłuchamy, tak? Tak jakżeś sami? Ja protokół piszę i muszę to napisać, kto na kogo donosi. No po co zaraz pisać? Pisać i pisać. Wystarczy donieść i do widzenia. Zaraz, bo ja się nie mogę zorientować, kto nam w końcu przewodniczy. A proszę bardzo, ja mogę. O, na pewno nie. Przewodniczący jest bardzo dobrze wybrany. A kto jest wybrany? Pojęcia nie mam, ale wiem, że go nie ma. Tu piszą, że Kobuszewski został wybrany przez naszą aklamację. Banda kretynów. No masz, cholerne media wyniuszą wszystko. A co pan chce od Kobuszewskiego? Teraz nam poleci jak po maśle. A ja do Kobuszewskiego nic nie mam, nawet go lubię, ale sam liczyłem na przewodniczącego. Pan nie może być. Dlaczego? Przewodniczący musi mieć czyste ręce. Ja oczywiście. I musi być żoną Cezara, tak? Tak jest. Poza podejrzeniami. Zaraz! To co, zaczynamy? Zaraz! Siadać! Aż który z panów ma pytania do pana przesłuchanego? Zaraz, co ona pieprzy? Przecież ona protokołuje. Co protokołuje?
Przepraszam panów, ale tu siedzi, jak mówi Tuwim, miejscowa kretynka z tutejszym idiotą. Ja dziękuję, ale mam was w dupie. Pieprzone dupki. Niech pan siada i wyłączy mikrofon, bo dzieci słyszą. Ja nie mam dzieci. Toż ja mam papiery. No faktycznie protokołuję, co może, co się czepiacie. O właśnie, dlatego, że jest kobietą, to się pan czepia, nie? A gdyby była mężczyzną, to na pewno ten, no taki, tego, tak. No już dobra, pierwszy raz protokołuję, nauczy się. Nauczy się? Też do jutra rana. Zdolna dupencja. No nie! No tak, zdolna jak cholera, dobrze mówi. Tu się poniża chyba kobiety, nie? Coś słyszałam, że mają molestować, tak? No nie! No tak słyszałam. I mnie to nie przeszkadza, tak? No nie! Słuchajcie, tu piszą, że padło nazwisko Gal Anonim. I przesłuchująca chce go przesłuchać, bo nie wie, co się kryje pod tą postacią. Słusznie. Gal Anonima, tego kronikarza? Tak. No słusznie. Przesłuchująca chce go doprowadzić przed swoje oblicze. No słusznie. Przecież to jest waga państwowa i anonimów należy przesłuchać, tak? Oczywiście przesłuchująca jest kobietą, nie? No a co to ma do rzeczy? Głupek jest głupek, może też i być kobietą. Ale gdyby to był mężczyzna, to na pewno ten, no taki, tego. To... No już dobra. Mała, czytaj. Przesłuchany, w nagłym przypływie szczerości, oskarżył sam siebie o matactwo, czym zmartwił kolegów w matactwie, jeszcze nie przesłuchanych przez posła R. Anonim, tak? Rany Boże! Zabiję kretynkę. A nie! Ja proponuję panią Kornik na przewodniczącego. To my się nie zgadzamy na przesłuchanie. Dlaczego? Dlatego. I nie odpowiadamy na pytania posła R. Dlaczego? Dlatego on i tak nas pogrąży. Też ja nie wiem, co pisać. Nic nie pisać, nic nie nagrywać, bo potem z tym kłopot jak cholera. A jaki kłopot? A niech ludzie wiedzą, jaki co. Panie S., zna pan takie hasełko? Nie rusz gówna, bo śmierdzi. I z tym gównem do Europy, tak? Tak, jak najbardziej, tak? Właśnie trzeba się oczyścić z tego gówna tu na miejscu, we własnym domu. Jasne? I jak najbardziej. My bardzo chcemy oczyścić się przed obliczem posła R. i czekamy już tydzień. Mogę wyjść? Nie, jesteśmy jeszcze na antenie. Ale on się zaraz przed tymi kamerami zleje. Panowie, bądźmy poważni. Tak, ale Władek ma mały organizm i jemu szybciej pracuje. A co panowie wniosą nowego do sprawy? Tylko to, że Władek się zaraz zleje. To co panowie? Mała przerwa na odchamienie? Zapraszam do teatru Nasza Ojczyzna. Przepraszam. Kochana publiczności, buzi królowo, oto chwila dziejowa. Decyzją wzywam cię przyjść. To nasza misja dziejowa. Bezmyślność i skandal i awantura. Ty słyszysz Europo. Raz Polak narcyz matuszczyk zabłąkał się w strasznej puszczy. Ciemnieje słychać puszczyka, bo zalewa matuszczyka. Tymczasem z zachodu chmury i ze wschodu piew ponury. Kto może, to pcha się do wojny. A ty sobie stoisz, bracie, nieśmiertelny i spokojny. Co robić? Groza się wgryza w mózg matuszczyka narcyza. Nie mogę wszak w miejscu stać ja, bardzo przykra sytuacja. W Brukseli tymczasem, panowie, wszystko stanęło na głowie. Kowboj w czarnej limuzynie jeździ po wielkiej krainie. Z lewej strony mamy Lera, z prawej Blera. Ciepło sypia, smacznie jada, nowe imperium zakłada. I wszystko jest doskonałe, i imperium, i tak dalej. Na dwie części Polaków dziś by w Polsce rozciąć. Tych, co żyją przeszłością i tych, co przyszłością. My tu dzisiaj. I to jest nasza mocna strona. W kioskach, hutach, kaplicach mamy eurofanów 40 miliona. Wstrząśnięci tym
tym obrazem zaraz tak jak stali wszyscy jak jeden mąż do Unii się udali. Za głowusznikami, środkiem ulicy szli anabaptyści i manichejczycy, biurrealiści, kakaoklaści, anonimiści, anonimaści, goniący piętkę i w cienie bici, kataptomanci oraz wróżbici, w ręki i z nogi twórcy sannika, dzieci Szymona, czarnoksiężnika, cyrk Hełben Ali, wlany w trzy pestki i Poniatowski i Paderewski. Za nimi dystans dzierżąc powinny piszczał i gwizdał batalion inny. Wielkie buchy w korsetach, psy na pięciu nogach, świnia bardzo pochmurna, mówiąca wiersze Saturna. Potem słonie wulgarne z wielkimi trąbami jechał też na koniu Norwid Cyprian Kamil. Potem się odezwały kapele cygańskie i prymas skrzypków przeklinał. Przylecieli Wajda Hoffmann i Polański i ustawili na finał Polskę w szyku ułańskim. A na niebie aniołowie sucienki stali na głowie. I więcej słowa nie dodam, bo jak mówią, łez szkoda. Kto z panów chce zabrać głos? Ja. Przecież pan Kobuszewski nie ma głosu, tak? Kobusz? Czy on ma głos jak dzwon? Panie Janku, niech pan beknie. Zażyj tabaki. Nie, nie, kochany, nie ta to... Przepraszam, nie ta tonacja. Zażyj tabaki. A tak na pewno pan nie zaśpiewa. Cisza! A to co znowu? No niech ekspert siedzi cicho, bo jest przesłuchiwany, nie? Przecież też pan Kobuszewski jest przesłuchany, tak? Tak. Panie siódmy, chwileczkę. Pan powie, kto mnie wrobił, tak? Mała Żmijka podała pana nazwisko i trudno, musimy pana przesłuchać. Która to mandrala? O! Ja. Owszem, powiadomiłam szanowne grono, że Kobuszewskiego wybraliśmy. Pana Kobuszewskiego? Tak jest. To jest nasz gość. VIP prawie. No, ale nasz przewodniczący. Prawda, a przecież ja jestem przewodniczący, prawda? Proszę siedzieć, tak? Ja mam pytanie. Mnie szlak trafi. Po co? Po to, żeby mieć pytanie, tak? Nie wiem jak, szanowne grono, ale ja wysiadam. Proszę o spokój. Przepraszam. Niech pyta. Dziękuję. Czy pan się dobrze czuje, tak? Ja? Nie, nie, jako przewodniczący, tak? A jako przewodniczący, tak. Czy pan może się obrócić tyłem, tak? Ja? Nie, ten drugi, tak? Nie mogę. To ja się obrócę, tak? A czy to ma związek ze sprawą? Ma, bo chcę zobaczyć, czy on ma plecy, tak? Każdy ma plecy. Pan też ma? Oczywiście. On musi być przesłuchany, koniecznie. A, proszę bardzo, teraz pan. Kto? Ja? A proszę uprzejmie. Zaraz, bardzo przepraszam. A ja? Panu już dziękujemy i prosimy do środeczka. Panowie proszę wstać. Przewodniczący. Przepraszam, ja też jestem wolny? To zależy, jak szybko pan się przyzna. Właśnie, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, tak. Ja ogłaszam sprzeciw. Ekspert jest moim kolegą i to nie on, a jemu wycięli przekręt, szyję dam. A proszę bardzo, możemy przegłosować. Kto jest za? Za czym jesteśmy za, tak? Tak, tak. Taż co mam protokołować? No przecież jest protokół, tak? To tuman cholerny. Pisz, kretynko, że wszyscy za. Taż za czym? Sprzeciw. 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 Sprzeciw na sprzeciw. Nie, kochani, zaraz, chwileczkę. Bardzo dziękuję. Przecież tak nie można. Albo wszyscy, albo nie przejdzie. Kto jest za sprzeciw? Niedowidzę. Ja. A pan Rozi nie głosował. Nie głosowałem, bo co mnie obchodzi jakaś żydowska afera? No. Niech się wytłuką do nogi. Panie Rozi, niech pan raz będzie poważny.
Szanowny, dać mu w ryj? Tak, kochany, ale potem. Władek ma rację, nie trzeba wpuszczać tych z Krakowa. Ale ja nie jestem z Krakowa. Wiem, tylko z piekła rodem. Ja jestem z Krakowa. Zaraz, ja proszę o przerwę. Zaraz, ja mam pytanie. Co by pan zrobił jako kobieta na przykład? Ja? Wszystko jedno, może być pan. W Polsce jest parę milionów bab, a nam trafiły się akurat dwie kretynki. Nie wie pan dlaczego? Nie mam pojęcia. Czekam na pytanie. O co mam ją pytać? Niech pan rzuci jakieś nazwisko. Mogę odpowiedzieć. Pan Siudyn. Wiedziałem. Żyd? Żyd. Żyd. Jaśnie, panie, lecz literę go przerobię. Żyd polny, pszenno buraczany. No, szoruj, kochany, na przesłuchanie. A z jakiej racji? Z takiej, kochany, że coś przeskrobałeś. Ja na pewno nie. A skąd ty, kochany, możesz wiedzieć? Sorry. Panu z Krakowa dziękujemy. Teraz pan ekspert będzie pilnował Siudyma. Dziękuję gronu i jestem do dyspozycji. Proszę bardzo. Przysięgam, ja nic nie ukradłem. Tak się tylko mówi. Panie przewodniczący, ja nie jestem z Krakowa. A skąd ty, kochany, możesz wiedzieć? Ja jestem z Krakowa i mam pytanie do obu panów. Radzę nie odpowiadać. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. No nie. No tak, panie przewodniczący, tak, słucham. Ja bym się chętnie zdymisjonował, bo mam tego, o, dotąd. A... Ale ten z Krakowa tak mnie załatwi, że już wolę siedzieć. A wszyscy wolimy siedzieć za przekręty, bo ten z Krakowa tak nas pogrąży, że dostaniemy do żywocie. Dobra, przyznaję się do przekrętów i biorę 1,5 w zawiasach. Widzisz, kochany, jak się głębiej pogrzebie, to i wyrok się znajdzie. Siódmy, możesz wracać. Przepraszam, a ja? Czy ktoś ma pytanie do pana eksperta? Ja. Ja chciałam zapytać o ekspertyzę, tak? No zaraz, ale o co tu chodzi? Siódym nie odpowiedział na moje wnikliwe pytanie i go wypuścili. O co tu chodzi? Chodzi o to, że według planu, prawda? Teraz idziesz ty, a Siódym cię będzie przesłuchiwał, prawda? Potem idzie Kornik, a potem ja. Nie! Ja przesłuchuję Talk Show, prawda? A pan wnikliwie przesłuchuje Kornik. Nie, albo Agatę. Która to Agata? Ja. A tak, to rozumie. Który z panów na ochotnika? Też rozumie? Mały Władek. To już wolę protokolantkę. To z czego? To tajne przez poufne. Poszedł won. Ja? Jako kobieta chciałam powiedzieć, że... Ale nie. Cisza! Panie przewodniczący. Tak, słucham. W naszym zespole jest taki zwyczaj, że ciągnie się zapałki. I ten, kto trafi z odgryzionym łebkiem, wygrywa. Przegrywa! Przecież to wszystko jedno! Teraz ja, Wysoka Izbo, przecież... Czasami za siłę uzna złe maniery. Do kamery, o tam. Ale nie z nami. Nie, nie z nami, Brunner te numery. O nie. Od lat 500 nikt wasz mościów nie ubolił. Najwyżej karabeli dobył lub się modlił. A teraz tyle spryciarz pieprzy głupstwa na trybunie. Trybunie. A 300 innych słucha tego i nie splunie. Cholera. Ordynaryjnie, kiedy nic wie, rozum skręca. Niemocy Franca albo inna influenza. Trza Salwatora, co by izbę wykurował. Izbę. Jakiś pielęgniarz by się nadał, czy konował. Izbo wysoka, jak ci się izba nie obudzi? No to po ptokach, bo wszędzie las wkurzonych ludzi. Od rana aż do wieczora, od rana aż do wieczora. Zły jak cholera, marszałek warczy z galanterią. Thank you.
Świętszej Legii cały legion. Niech izba wreszcie miłości nie to skojarzy. Sebaściom w szambie unurzanym nie dotwarzy. Gdy grzeszy ręka twoja, prawa albo lewa, to ją odetnij, lecz rekwiem jej nie śpiewaj. Bum, bum, bum. Naród po to kreski dał i tego czeka, że izba wieprza nie schołubi, lecz człowieka. Gdy własny honor siła z waściów tu pomniejsza, izba wytrzeźwień będzie w kraju najważniejsza. Czy ci nie żal? Tak, żal! Jak myśli ta? Wsadzo go, czy nie wsadzo? Którego możem się zgubiła? Tego z Brudko? Mechnika. Mechnik Brudki nimo. No jak nimo? Przecież się przyznał, że namatacył. Tym z Brudko matacył. No przecież mówię. Kurna, tyle dudków wyciągnął od człowieka. Od tego z Brudko? Nie! Cholewa! Siedzi ta przed telewizorem, nic nie rozumie ta. Zawierucha na całe Polskie, ową Brudka w głowie. Wstydź ta się! Nie ma go jeszcze? Matuś, jak pan telewizor przyjadzie, to nie mów ta, co robię. Stój, Zabuś, a co robisz? Nic, to ma być niespodzianka. Tyle durniej robi we wsi lo telewizora. Jak, Zabuś, o tym? Matuś, że prosiłbyś ta nie gadała. Zabuś, mów co i jak. Może wygramy jaki biliard. Dobry wieczór, kochani. Dzień dobry. Bartek, kręć. Słuchajcie, pogadamy sobie dzisiaj o sprawach ważnych dla polskiej wsi. A gdzie Ścieklica? Faktycznie. Gdzie Josiek? Ja wiem, gdzie Ścieklica. Zamknij ta gębę, wujcie. Dobra, to do pani z wąsami, proszę bardzo, tam siada do kąta. Waldek, ten kąt jest poza kadrem. Wójt obok, proszę, już. Raz, dwa. Jagusia, gdzie jest Ścieklica? Taż u Janioła chlejo. Kto? Ta Ścieklica z tym diabłem. Z kim? Nie wtykaj ta nosa, z kim? Z dobrym człowiekiem, starcy. Dobra, mały, leć po Ścieklicę, dajcie żarcia, o, zaczynamy. Proszę o, bardzo. Panie, nie, pierogi won! O, kurka. Kura może być. Tak. Dzieje się tyle, że strach powiedzieć, ale trzeba. Jakaś łykowata, cholera. Idą! Baldek, kręć wejście gospodarza. Uwaga! I proszę państwa... Z naszej chaty rozśpiewany... Spadaj, mały! Dzisiaj nie ma żartów. I ja w ogóle nie wiem, co powiedzieć. Stań obok. Obok kamery stań, kretynie! Tak, stań, żebym cię nie widział! Tak, o, żebym kartkę widział. Tu stań, o tak, tu, o tak. Proszę państwa, nasz reportaż z cyklu z kamerą wśród chłopów jest pierwszą sondą po rozwodzie naszych drogich koalicjantów. Panie... Nie kręć się, bo nie widzę! Nie kręć. Co sądzą o tym rozwodzie do bólu zainteresowani, dowiemy się od nich samych. Do kąta! Do kąta? Chodź na panie! Oto nasz gospodarz! Telewizja kłamie! Jasiek, matko święta! Bartek, wyłącz! Panie Ścieklica, pan światły chłop! Jo, zadań światły! Jo, chłop! Polski chłop! I ode mnie wara! Słyszy ta? Siadaj ta, panie! Bartek, włącz! Jasiek, co to za pon? A pon, przecie nie baba. To wasz znajomy? Kamuje, co? A to ze wynocha. Matka, jo tu gospodos, to jest mój dum i mój gość i moja kura. Jedz na panie. A wy się wynoś ta, telewizja kłamie jak pies. Telewizja kłamie wystarczy. Nie, Waldek, wyłącz. Niech was wszystkich szlak trafi. Moja noga więcej. Zara, panie, czekaj ta. Włącz, Walduś. Przecie mamy sądę. Ziemuś ma teledurnie. Nie, kochani. Ścieklica pijany, jakiś faszysta drze mordę, że telewizja kłamie. To nie są warunki do pracy. Czekaj ta, panie. Ścieklicowo, daj ta Jaśkowi pysk. Niech się otrzeźwi. A wy tu na co? Pan Ścieklica mnie zaprosił. Pan Ścieklica na waluny jak bąk! Nie ma głowy do gościów! A do żydowskiej telewizji to ma głowę, prawda? Panie, ja tyś jestem Ścieklica. I was tu już nie widzę. Wynocha! Nie, czemuś! Ten pon ma rację. Tatku, nie wierz tam. On ma gębę z cura. Z cura? Waldek, może być ciekawy. Przepraszam, czy może pan powiedzieć naszym widzom... To nie moi widzowie, to żydokomuna i złodzieje. Gdzie?
Wszędzie, wszędzie! A teraz, panie Ściepica, ma pan okazję powiedzieć, co właściwie naprawdę myśli polski chłop. Proszę głośno i wyraźnie. Ja jestem polski chłop na polskiej ziemi i polska ludność muszą zryć moje świnki, moje mliko i moje jaja, a nie brukselkie. Brukselskie! I ja nigdy do Unii nie wejdę, no! Ja tego nie powiem. Dlaczego? Bo dostanę po ryju od matki i ciotki, one są za Unią. Mów ta śmiało, ja ty z mumunię w dupie! Panie wójcie, może pan powiedzieć dlaczego? Mogę, bo ona nie nasa, nie Polska, ino gajów. Ono! Ten pon powiedział, że Unia sprze do nasę tuse jak Judas za 30 zł tym gajom. Rany boskie, Waldek, wyłącz! Ludzie kochani, przecież koalicja się rozpadła, chłopów w rządzie na lekarstwo, wicepremiera nie macie. Co wy zrobicie bez swoich przedstawicieli? A które to były? Waldek, włącz. Polski chłop nie zna swoich przedstawicieli, a telewizja kłamie. Jo, znowu. Kalinowski, roz? Nie, reszty nie znam. Telewizja kłamie. Tak jest. I co obalić? Pani Ścieklica, pan telewizję chce obalić? No, jakby się dało, to i rząd. Pewnie. Dosyć tych żydowskich rządów. Idź pan do cholery, a wy mówcie do rzeczy, co was do bólu obchodzi. Mówcie o koalicji, zgoda? No, zgoda. Zgoda. Panie, to od którego w końcu te dudki wyciągli? Od Rewina, kurna, wyciągał. A Orban gadał ze od niego. Orban? Gdzie tak gadał? W telewizji, prawda, panie? Zaraz sobie pieprzycie. My Matuś mówi, ze syzgo jej się piepsy, bo takiego burdela jak z jej nie widziała. Aż ja widziała. Ten gruby ani pisnął, papugi za niego gadały. A ten z miasta Krakowa, jak mu tam, no... Rokita? O, cały czas gadał. To który pójdzie siedzieć? Oba muszą siedzieć. I ten z Brudko, i Orban. Cymu Orban? Przecie on nie ma tacył. Aż nie ma tacył, bo nic nie gadał. A jak nie? Przecie gadał, że Rewinowi stawią flaskę za te dudki. Za dudki kto? Mechnik, za dolary. Bójta się Boga, 17 miliarda dolary. I taki bidzie, mój jeju. Teraz jo. No i musi siedzieć, nie ma co. One wszystkie nadają się do siedzenia. No. A telewizja niech pokazuje tylko tego Ziobra. On kurna ślicny jak ta lala. I jego nie wsadzaj, ta dobrze, panie? Panie, weź na gdzieś tę kamerę, syta, co one pletą. Oj, słyszałam, a może ty, dziecko, powiesz coś do rzeczy. Co ty myślisz, dlaczego koalicja się rozpadła? No bo wyczerpała swoje możliwości, o tym szkoda gadać. Jozem przygotował teledurniej o Rywingej, a tu są pytania. Ale dziecko, widzów to nie interesuje. No, Waldek, wyłącz. Słuchajcie, kochani, błagam was! Przecież telewidzowie chcą wiedzieć, jakie są nastroje na wsi, no. Mówcie o koalicji, kochani, dobrze? Waldek, włącz. Panie Ścieklica. To Orban gadał jak najęty. Rewin się wstrzymał od głosu, głupie baby. Cholera, Waldek, znowu mnie wyleją. Ścieklica jest nawalony jak świnia, ja się wypowiem za niego. Won! Panie Ścieklica! Siadaj, chamie, teraz ja! Nic, pan Sywcu! Ja ci wgnię te w gardło tego chama! Weź to ode mnie tego Hitlera, bo mam go bosą! Jasiek, ostrzał go! A Budkie? Budkie się chlało za dudki Hitlera, a? Matka, oddaj mu za pół flaski. Ało! I za koszty podróży! O. Idź na piechty, no, będzie wam na zdrowie! Całą kółkę, Cezar! Poczekaj ta! Podwiezę was rowerem! Żydowskie synki, tfu! Jakusia, idziemy! Nic tu ponos! A idź na wszystkie w cholerę! Waldek, idziemy, już! Ciotko, nie tak! Idź ta przez zwozę, we wsi Moskal stoi! Faktycznie, z tych nerw zem zapomniała! Przepraszam, zostań to państwo z nami. Zostań to. Po nocnej rosie płyń dźwięczny głosie. Rankiem kwiliły skowronki. Koniak dowieźli do baru. BM-ki stały ogonkiem pół metra od trotuaru. Usiadło przy stole trzech, chytry, spragniony i sony. Nie tli
pojawiła się łza ani śmiech. Lecz wiły się słów makarony. Chytry powiedział, że może. Spragniony spytał, co za to. A Sony to się położył i przykrył jakąś makatą. Makatą! Makatą, makatą, tararara. Chytry to rzekł leczebniczo. Spragniony pytał, kto skosi. Sony z martwym obliczem o żadne dane nie prosił. Biznes narodził się złoty. Ty zyskasz, a ja nie stracę. A różne inne podmioty. Korekty jest kat in pace. Szabadaba. A jeśli nawet wyniucha coś tam, jest jakiś bezpański, cisza będzie tak głucha jak w Puszczy Białowieszczańskiej. Hej! Dzięki intrydze diablej trzasnęła szczelna obroża i zrobił się całkiem nagle burdel od morza do morza. Zwierzył się głos narodowi i powstał problem otwarty. Trzech to schowronki niewinne, a winien pewnie ten czwarty. Ele, ele, dudki. Przeto w tym świecie szalonym morał się taki tu dada. Nie rób biznesu przy sonnym. Skurwysyn wszystko wygada. A no właśnie, proszę Państwa, ponieważ żyjemy w dobie rozgadanej elektroniki, padła propozycja, żeby nasze szanowne grono się nie rozwiązywało, a wręcz przeciwnie, zawiązało jako ciało stałe. I co pan na to, panie Janku? A ja, proszę pana, uważam, że po jakiego grzyba? Przecież wszyscy już zostali przesłuchani i do widzenia. Wszyscy w Polsce. Zgoda. Ale jak pan wie, wchodzimy do Unii. Ja wiem, proszę pana, ale co ma piernik do Unii? A ma. Ma, proszę pana, jak najbardziej. Tam nasze szanowne ciało będzie miało jeszcze większe pole do popisu, a przesłuchać trzeba całą Europę? A pan jako przewodniczący... Nie, nie, ja dziękuję za dalszą ofertę. Ja tu, proszę pana, przeszedłem w szkołę wyższej jazdy i to po śliskim, proszę pana, i mnie to starczy. Dobrze, cały naród się przejechał po śliskim. No, a ja panu powiem, że ten naród to nie ma dużego fartu w życiu. W życiu zgoda, nie ma. Ale w finale jest super. Proszę. Zatrzymaj pan ten finał. Dobrze, stop. Wie pan, jakoś tak się smutno tutaj porobiło. Ja panu opowiem dowcip. No. Przychodzi baba do doktora. To znam, ta stargówka. Ta stargówka, tak. I mówi do tego doktora tak. Wiem, mój mąż jest chory. Tak jest, dokładnie mówi tak do tego doktora, ale słuchaj pan, co było dalej. Ja znam, doktor jej kazał zawieźć go na Żoliborz. Nie. Do Śródmieścia. To pewnie jakiś inny doktor był. Może tak. Uważa pan, to ja walę od początku. Przychodzi, proszę pana, baba do doktora, rozumiesz, chora na HIV-a i mówi tak. Nie. No pewnie, że nie. Jej mąż był chory. No, że faktycznie jej mąż był chory, ale na Alzheimera. No, to ta sama, stargówka. Ale ona była zdrowa, jak koń. A czy ja powiedziałem, że była chora, to pan powiedział, że miała HIV-a. Ta stargówka nigdy w życiu. No wiem, jej mąż miał HIV-a. Miał jedno i drugie. I ona z nim poszła do tego doktora, no. Sama poszła i powiedziała, że nie wie, co ma jej mąż. Tak było? Może i tak było. No. Ale słuchaj pan, co było dalej. Ten doktor kazał jej go zawieźć do Śródmieścia. Nie, na Żoliborz. Do Śródmieścia. Na Żoliborz? Do Śródmieścia! Ze Śródmieścia wróci autobusem albo złapie tramwaj, a z Żoliborza gorzej dostać się na targówek. Ale jak ma Alzheimera, to jak on złapie tramwaj? No puknij się pan. Ależ on miał HIV-a. Kto? No mąż tej baby. No i dobrze. I doktor mówi do niej tak. Do tej baby. Tak.
Tak, niech go pani wywiezie do Śródmieścia. Na Żoliborz? Do Śródmieścia i jak wróci, to niech go pani nie wpuszcza do łóżka. No dobrze, a jak nie wróci? Jak nie wróci, no to wszystko w porządku, dobre, co? Skończył pan? Tak. To ja poproszę o finał. Dobranoc. Dobranoc. Zima się i ma brzydkich uczynków, zimna dzień nam się skurczył. Zając się przykrył śnieżną pierzynką, ale mu w brzuchu burczy. Ta prawda tyczy także zajączka, który tam siedzi w ukryciu. Że happy endy bywają w kinie, a trudniej o nie w życiu. Il desperandu, ktoś tam powiedział, plus drogi 20 stopni. Jak zwykle gryzą uchodź śledzia, zmarznięci bezrobotni. Zawsze być trzeba wzorem sukcesu i na dopitku być stale. Dlatego posłom i tym z biznesu wesoło jest w karnawale. Orkiestra huczy, tu rock, tam samba, zabawy i widowiska. Żartem ktoś wrzucił granat, to szamba, ciekawe kogo opryska. Każdy kto może, to się ratuje, gówno się czepia jak kleszcz. Cholera! Opreskanemu tak się fartuje, jak tej panience w deszcz. Ukarać drania, łapać kurwisa, musi być w kraju zdrowiej. No i powstała sejmowa komisja edukacji narodowej. Hugo Kołłątaj silnie przyciska, posły pytają, kto lepszy. Panowie woła do członków stoła, musimy wszystkim przypieprzyć. Komu przypieprzyć, komu zaszkodzić? Ciągle wątpliwość ta sama i nie wiadomo, o co tu chodzi.